Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton, a to jest pierwszy odcinek serii Wszystko o Komendach. W tej serii pokażę wam absolutnie wszystko o komendach i postaram się was przeprowadzić przez wszystkie komendy, które są w grze na wersji Java Edition 1.14, bo właśnie na tej wersji będziemy operowali na innych wersjach, nowszych, starszych, innych niż Java Edition, na przykład Bedrock Edition czy PE Edition. To wszystko może być inne, więc my będziemy skupiali się tylko na wersji Java Edition, wersji Minecrafta 1.14. Jako, że to jest pierwszy odcinek, to pokażę Wam absolutnie fundamentalne podstawy, komend i to, jak się nimi posługiwać w Minecrafcie. Na początek pokażę wam jak sprawić, żebyście mieli dostęp do komend na waszym świecie jednoosobowym. Na multiplayerze to działa trochę inaczej, więc pokażę wam dzisiaj tylko jak to zrobić na świecie jednoosobowym. Więc kiedy wchodzimy i tworzymy sobie nowy świat, to oczywiście musimy zaznaczyć opcję w Mall World Options, że chcemy włączyć sobie cheaty, allow cheats. Po polsku jest to zezwalaj na komendy. Więc Normalnie jest to włączone, chyba że włączymy trip Creative na naszym świecie, wtedy normalnie jest to włączone. A więc gdyby ktoś miał świat survival, a jednak chciał mieć dostęp do comment, to zawsze może sobie tutaj zaznaczyć tą opcję. Jednak gdyby zdarzyło się tak, że ktoś robiąc świat survival nie zaznaczy tej opcji, czyli zostawi domyślnie i stworzy ten nowy świat i bardzo chciał mieć dostęp do jakiejś komendy albo po prostu jedną komendę wykonać, aby coś naprawić, co zepsuł na swoim świecie survivalowym, to zawsze możecie użyć prostego starego triku, że wchodzicie sobie w menu i otwieracie grę do lanu. To oznacza, że inni gracze z waszej sieci będą mogli wchodzić na wasz świat, ale to pozwala wam jeszcze raz wybrać podstawowe opcje świata, takie jak na przykład, czy zezwalamy na chity, więc kiedy to zrobimy, mimo że świat nie, nie powinien mieć cheatów, ja mogę sobie spokojnie wpisywać wszystkie komendy i robić wszystkie dziwne rzeczy. Dobra, ale jeśli już znajdziemy się na tym nowym świecie i będziemy już mieli włączone komendy, to od czego właściwie zacząć? Oczywiście najbardziej podstawową komendą, jaką możecie sobie wyobrazić, jest po prostu komenda, która wyświetla nam listę komend, czyli slash help. Kiedy ją sobie wykonamy? Pokaże nam się lista wszystkich absolutnie komend w kolejności alfabetycznej, czyli od A do teoretycznie Z, ale akurat nie ma komendy, która zaczyna się na Z, czyli po prostu mamy komendy na X. I to jest lista wszystkich komend w Minecrafcie. Wszystkie to są absolutnie komendy, i przez wszystkie te komendy my przejdziemy w tej serii. Postaram się te odcinki robić tak, aby jeden odcinek skupiał się na jednej komendzie. I w zależności od zaawansowaności tej komendy, odcinek będzie albo krótszy, albo dłuższy, więc pewnie będą odcinki, które będą trwały minutę nawet, a będą odcinki pewnie, które będą trwały do pół godziny nawet. Więc to będzie po prostu wszystko zależało od tego, jak bardzo komenda będzie skomplikowana. Ale dzisiaj, tak jak mówiłem, podstawy. A więc pokażę wam, jak działać z komendami i pokażę Wam także różne sztuczki i triki, które mogą wam ułatwić tę robotę. Więc po pierwsze, aby zacząć wpisywać komendę, możecie po prostu kliknąć wasz przycisk czatu, czyli domyślnie to jest te. I wtedy otworzy wam się czat. Ale że jeżeli chcecie wpisać komendę, to zawsze oczywiście musicie wpisać na początku ukośnik, więc możecie także po prostu wcisnąć ukośnik. I wtedy zaczniecie pisać na czacie czat Wam się otworzy, ale będziecie już mieli ten ukośnik wpisany. Jeśli jednak postanowicie otworzyć puste okno czatu i dopiero później wpisać ukośnik, jak widzicie, otwiera się Wam tutaj bardzo ładna lista wszystkich komend, które są w grze. Możecie sobie ładnie nawet zeskrolować myszką, możecie sobie ręcznie myszką wybrać, którą komendę chcecie po prostu na nią klikając, ale możecie także, ja to rozwiązanie wolę, Klikać tab na klawiaturze i to Was przełącza pomiędzy kolejnymi komendami. Jest to tym przydatniejsza funkcja, że nie musicie się skrolować między wszystkimi komendami. Kiedy zaczynacie pisać, możecie po prostu wpisać pierwszą literę komendy, albo pierwsze kilka liter komendy i klikając tab, to przełączy was tylko pomiędzy tymi komendami, które zaczynają się od tych znaków. Więc jest to bardzo przydatne. Na przykład jak mamy taką długie komendy jak Default Game Mode, możecie po prostu wpisać dev no i tab koniec. Wpisaliście. Jest to więc bardzo, bardzo przydatny trik. Zapomniałem dodać jeszcze, że kiedy klikniecie ukośnik normalnie, tak widzicie, na razie nie mam podpowiedzi komend. Muszę dopiero kliknąć tab i wtedy dopiero one mi się pojawiają i mogę znowu scrollować, więc nie martwcie się, kiedy po prostu klikniecie ukośnik i nie widać nic na czacie. Musicie kliknąć tab i to Wam pozwoli wejść w te wszystkie komendy. Gdyby jednak komuś nie podobało się to, że wyświetla mu się lista wszystkich komend, kiedy zaczyna pisać jakąś komendę, możecie zawsze wejść w opcję ustawienia, um, ustawienia czatu. No i tutaj po polsku będziecie mieli sugestie poleceń, a po angielsku jest command suggestions. Więc kiedy to sobie wyłączyliśmy, to teraz jak widzicie, kiedy wejdę w czat i zacznę pisać ukośnik Zacznę nawet pisać jakąś komendę, to nie sprawia to, że podpowiada mi komendy. Dopiero kiedy kliknę tab, czyli muszę konkretnie coś zadziałać, żeby to się stało, wtedy wyświetla mi się ta lista. Więc gdyby kogoś to wkurzało, można to po prostu wyłączyć w opcjach, ale jak dla mnie jest to bardzo przydatna opcja i raczej nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, kiedy wpisuję komendy, a raczej pomaga. Kolejnym trikiem, który niektórzy z Was mogą znać, jeżeli napiszemy sobie coś na czacie. I później chcemy wpisać jakąś komendę, na przykład, nie wiem, Help. Tak jak widzicie, kiedy będę klikał strzałki w górę, otwieram czat i kiedy klikam strzałkę w górę. Wchodzi mi to, co ostatnio pisałem. Jeżeli kliknę jeszcze raz strzałkę w górę, wejdzie mi to, co pisałem przedtem. Więc mogę w ten sposób strzałkami góra. Dób, po prostu używać tych komend, albo tych wiadomości, które pisałem na czacie, które pisałem przed chwilą. Jest to przydatne, kiedy chcecie wracać do jakichś komend, które pisaliście niedawno, albo bez command bloków używać kilku komend na raz, albo po prostu kiedy chcecie. Zespamować czat na serwerze. I ostatni trik w dzisiejszym odcinku, który jest dość prosty i oczywisty, mogłoby się zdawać, ale wiele osób sobie z niego nie zdaje sprawy. Widzę, że wiele osób na czacie po prostu, kiedy chce usunąć całą wiadomość, bo na przykład pisze coś i nie dokończy, a już nie chce pisać dalej, zaczyna klikać po prostu backspace i jechać do tyłu i wszystkie te znaki po kolei usuwać. Ale kiedy mamy naprawdę długie wiadomości, to może być męczące. Ja wolę robić po prostu tak, że kiedy mam napisaną jakąś długą wiadomość, to po prostu klikam Ctrl A i Backspace. To nam usunęło się. Wiem, że to jest bardzo prosty trik i mogłoby się wydawać, że głupi, ale mam wrażenie, że wielu osobom może pomóc, kiedy mam na przykład jakąś mega długą wiadomość na czacie i musimy ją za jednym zamachem usunąć szybciutko. Czyli Ctrl plus A, puszczamy Backspace, Enter. Koniec. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, że było bardzo mało i było bardzo podstawowo, ale spokojnie, rozpędzamy się. Na początek chcę pokazać podstawy, aby później przejść do bardziej zaawansowanych i bardzo skomplikowanych komend. Więc to tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym, hejka!